Każdy z nas zna kogoś, kto cierpi na nadwagę. Często taka osoba czuje się źle ze swoim ciałem. Nigdy jednak nie jest za późno na to, aby mieć zdrową, szczupłą sylwetkę. Dzięki programowi Rodzino Trzymaj Formę zwiększa się świadomość Polaków w kwestii żywienia i zdrowego stylu życia. Celem programu Trzymaj Formę jest profilaktyka otyłości, ponieważ coraz więcej dzieci mamy z nadwagą i otyłością, w związku z czym musimy realizować cele programu, które zakładają, że trzeba dostarczyć jak najwięcej wiedzy dzieci i młodzieżom oraz ich rodzicom, a także innym osobom dorosłym na temat zdrowej, zbilansowanej diety, o tym, co powinna ona zawierać. Dziecko bierze przykład ze swoich rodziców. To właśnie oni kształtują charakter i jego zachowanie. Rodzice często nie zdają sobie sprawy z tego, że kupując swoim dzieciom słodycze, tylko im szkodzą. Jeżeli rodzice nie nauczą dzieci, że przed wyjściem należy spożyć do szkoły należy spożyć pierwsze śniadanie, bo jeżeli tego nie uświadomią dzieciom, ani nie dadzą im do ręki drugiego śniadania. Wiadomą rzeczą jest, że pieniądze otrzymane na te właśnie cele, na śniadanie, dzieci przeznaczą na niezdrową żywność w postaci chipsów czy też batoników. W wakacje warto połączyć przyjemne z pożytecznym i wyjechać na kolonie, podczas których można nauczyć się zasad odżywiania. Czas spędzony na takiej kolonii na pewno zaowocuje wiedzą oraz nabieraniem zdrowych nawyków żywieniowych. W naszej szkole, w ramach programu i w ogóle dlatego, że lubimy takie rzeczy robić, organizowane są zimowiska, a także ferie letnie. Jak w czasie wakacji po prostu wyjeżdżamy z dzieciakami w różne miejsca. Każdy nasz nauczyciel ma jakiś sposób na to, żeby z tymi uczniami spędzać czas wolny. I to są zarówno ferie zimowe, jak i letnie. Dzieci spędzają w szkołach dużo czasu, dlatego tak ważne jest, aby w sklepikach szkolnych były tylko pełnowartościowe produkty. Kiedy dziecko ma do wybrania chipsy lub jogurt, wybierze to pierwsze. Taka codzienna niezdrowa dieta może zaszkodzić jego zdrowiu. Zapytaliśmy zatem, co powinno być w sklepikach szkolnych. Przede wszystkim powinny być to napoje. Napoje zdrowe, zdrowe. Woda, dużo wody, propagować picie wody, a także no coś takiego, co sprzyja rozwojowi młodego człowieka, a nie ta cała sztuczna, naszpikowana chemią, prawda, a cały ten asortyment. Nie można powiedzieć, że wszystkie znane nam smakołyki są złe. W żywieniu, jak w każdej dziedzinie życia, musimy po prostu pamiętać o tym, aby zachować rozwagę.